Emocje zdaje się, że już opadły, bo w ubiegłym tygodniu wróciliście. Byliśmy na tym powrocie. Wtedy jeszcze bardzo rozemocjonowani, co było widać, szczególnie właśnie młodzież. Dzisiaj chyba już emocje opadły, tak? Na pewno. Ja mogę powiedzieć, że już wtedy w poniedziałek o godzinie 18, kiedy wróciliśmy, ze mnie zeszło powietrze, bo wykonałem zadanie cało i zdrowo wszyscy wrócili. To był dla mnie najważniejszy cel tego wyjazdu. To, co się wydarzyło w Rio, co mogło się wydarzyć, no różne rzeczy mogły być, ale przede wszystkim, że byliśmy, tak, że więcej widzieliśmy niż żeśmy planowali i szczęśliwie wróciliśmy, bo dla mnie najważniejszą rzeczą. Mówił Pan, wykonaliśmy zadanie, bo to zadanie w tym roku było bardzo trudne. Na pewno. To jest, Brazylia jest zupełnie nieznanym nam krajem, a Rio de Janeiro jako miasto, różnie o tym mieście mówią. Oczywiście kojarzy nam się karnawał w Rio, Copacabana, Chrystus górujący nad Rio, ale także i fawele, niebezpieczeństwo, morderstwa, przestępczość. I tego żeśmy gdzieś tam dotykali. Bezpośrednio nie byliśmy uczestnikami, chociaż jedna z uczestniczek została pozbawiona na Copacabanie plecaka i na szczęście z dobrymi portfelem i telefonem, więc doświadczyliśmy też tego, co zapowiadano. Ale też mówię, że trudne zadanie z racji tego, że wyjazd tak naprawdę był czerwiec, a nie było wiadomo, czy w ogóle jedziecie, tak? No, to było wielkie wyzwanie dla mnie organizacyjne, któremu udało się dzięki pomocy, można powiedzieć, i pani konsul Katarzyny Breiter i księdza Roberta Chrząszcza, który jest tam, pracuje tam w portugalskiej parafii, który nam umożliwił kontakt z siostrami, które mają dom rekolekcyjny, akurat miały go wolny i nam wynajęły swoje pomieszczenia, przepiękne ogrody, pokoje jedno, dwu, trzyosobowe, więc w komfortowych warunkach można powiedzieć, żeśmy przebywali, czego się w życiu nie spodziewaliśmy. Rozumiem, że prestiżem i wyróżnieniem, teraz już pytanie kieruję do uczestników, było znaleźć się na tej liście uczestników wyjazdu, tak? Tak, było tak. To ogromne staranie z naszej strony. Co trzeba zrobić, żeby pojechać z Wojciechem Ziemniakiem na Igrzyska Olimpijskie albo na jakiekolwiek zawody tak naprawdę? Oczywiście starać się przez wszystkie lata, chodząc do gimnazjum, uczyć się pilnie, brać udział w różnych zawodach sportowych, właśnie wyjazdach. No jest to ogromny zaszczyt dla nas, że mogliśmy tam pojechać. Jest to spełnienie marzeń, tak jakby naszych. No i mam nadzieję, że może jeszcze nieraz nam się uda wyjechać gdzieś poza granicę kraju. Ta lista właśnie w jaki sposób jest dobierana? No bo miejsca są zawsze ograniczone w jakiś sposób, tak? A chętnych pewnie, którzy chcą pojechać, jest wielu. Na moim miejscu musiałby siedzieć dyrektor Piotr Kaczmarek, dyrektor gimnazjum, który miał na sobie taki obowiązek wytypowania uczniów. Ja już osobiście nie mam wpływu na tych, którzy chodzą do gimnazjum w Racocie. Jestem z tym gimnazjum związany, ale już bezpośredniego kontaktu nie mam z młodzieżą. Dlatego dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną ustalili regulamin, konkurs i w wyniku punktów, które tam zbierano, właśnie ta trójka w cudzysłowie załapała się na ten wyjazd. Ale nie tylko uczniowie z Racotu, bo też przecież młodzież z domów dziecka, tak? Tak, to tutaj to jest taka już tradycja od 2006 roku. Dzieci z domów dziecka z Bodzewa i ze Wschowy zawsze po jednym dziecku jadą. I tam już to wtedy typują to bezpośrednio dyrektorzy placówek. Do tego jeszcze młodzież była z gminy Kobylnica, to jest województwo pomorskie pod Słupskiem. Ta gmina była znana z tego, że na radarach zarabiała Straż Miejska wielkie pieniądze. Dzięki temu wójt wysyłał młodzież na igrzyska. To oni także od Pekinu co igrzyska dwójka dzieci jeździ, także była w tym roku. I taki jest konkurs i ty zostaniesz olimpijczykiem i był z nami taki Tomek Piecuch z Ropicy Polskiej, mała miejscowość pod Gorlicami. Można by powiedzieć, że to niektórzy przyjechali, dla mnie to była tak zwana randka w ciemno, albo zabierałem, jak to się mówi, kota w worku. Nie wiedziałem, kogo dostanę, kto pojedzie, z jakim charakterem, z jakim nastawieniem, ale na szczęście dotarliśmy się wszyscy, grupa liczyła 24 osoby. Były osoby dorosłe, które są tak zwanym zbowidem wyjazdowym, czyli już zaawansowani w wyjazdach i wieku, ale aktywni są na nie tylko w życiu codziennym, ale także i na trybunach, więc stworzyliśmy jedną taką olimpijską rodzinę pod szyldem Szkolnego Klubu Sportowego Antal w Racocie. Pytanie do młodzieży, potraktowaliście ten wyjazd jako wyjazd wakacyjny? Znaczy no na pewno to był i wyjazd właśnie wakacyjny i no spełnienie naszych marzeń, ponieważ
No, możemy jeszcze do Rio jechać, ale na pewno już nie pojedziemy na igrzyska. Także to jest właśnie bardzo duże wyróżnienie dla nas. Dziewczyny? Oczywiście, było mało czasu, można powiedzieć, na odpoczynek, bo zawsze pobudka wcześniej, wyjazdy od razu, wracaliśmy późno w nocy niekiedy. Ale zawitaliśmy na słynnej Copacabanie, gdzie mogliśmy właśnie też wykąpać się w morzu. No i co więcej powiedzieć, no atrakcje no, nieziemskie. Nie przeraziło Was to, że ta podróż jest właśnie taka daleka? Nie, to wręcz przeciwnie, zmotywowało nas bardziej do tego, żeby jechać, zobaczyć jak jest w innych państwach, zobaczyć piękne widoki, bo to prawda, kraj mimo że troszkę biedny, ale widoki ma nieziemskie. Byliście już wcześniej na jakichś zawodach? Tak, jeździliśmy z klubem SKS Jantar. Byliśmy, no, do Warszawy jeździliśmy, do Gdańska. Ale rozumiem, że ten wyjazd to pewnie jeden z najdalszych, tak? Tak, oczywiście. Tak. Najdalszy. Dobrze, no to przejdę teraz do tej części sportowej. Co mieliście okazję zobaczyć, komu kibicowaliście, za kogo trzymaliście kciuki? Najwięcej pewnie byliśmy na wszystkich meczach piłki ręcznej, jak i siatkówki. I na lekkoatletyce mogliśmy zobaczyć Anitę Włodarczyk, jak pobija rekord świata. Na jedna część grupy na kolarstwie, tenis, kajakarstwo. Różnie. Co się czuje, co czuje Polak, kiedy startuje nasz reprezentant, no i no, chociażby tak jak Anita Włodarczyk zdobywa złoto olimpijskie i bije jeszcze przy tym rekord świata? Radość i stres. I dumę pewnie przecież. Czujemy ogromną dumę, ponieważ no... Jest to jeden z naszych z polskich olimpijczyków, których możemy podziwiać właśnie na tych arenach, gdzie możemy sami zagościć. Dlatego jest to też właśnie duma i możemy z całym sercem kibicować i wspierać ją w tym, aby mogła jak najlepsze rekordy zdobyć. Rozumiem, że żeby podejść do Anity nie było takiej opcji tam jakoś pogratulować, czy byliście? No wręcz przeciwnie, pani Anita zaszczyciła nas swoją obecnością i nawet sama od nas podeszła na trybuny. No podeszła, no bo jak to nie podejść do kibiców z Racoto, rozumiem, tak? Ale ułatwione zadanie było, gdyż w grupie naszej byli rodzice Anity, no i w tym momencie mieliśmy ułatwione dostęp, aczkolwiek Anita sama w sobie jest bardzo dostępną kobietą, żeby nie powiedzieć sympatyczną, a szczególnie tutaj jak młodzież widziała, jak kibicowała, to przyszła sama i tutaj nie było z tym problemu. I wszyscy będą mieli taką okazję, no już wyprzedzam fakty, 10 września. Anita będzie gwiazdą, można powiedzieć, ona już jest gwiazdą formatu światowego, ale właśnie będzie gwiazdą biegu olimpijskiego w Racocie, gdzie będzie można z nią zrobić zdjęcie, jeżeli ktoś się w cudzysłowie dopcha, autograf. Myślę, że kolejka będzie długa. Będzie kolejka długa, będzie kilka godzin razem ze swoim trenerem, także już w tej chwili zapraszamy do Racotu 10 września. Będzie okazja na żywo zobaczyć złotą medalistkę i jak będzie ktoś miał łód szczęścia, to dotknąć także medal, bo z nim przyjedzie. To wrócę jeszcze do tego kibicowania. W co byliście wyposażeni? Żeby być widocznymi, tak? Tak, pompony, flagi, oczywiście na stadionach widniały największe flagi ze szyldem Racot. Farbki, co tam jeszcze mieliśmy? Mieliśmy łańcuchy takie hawajskie. Bianki robiliśmy sobie. Kapelusze. Ale Polaków wydaje się, że całkiem sporo chyba było, tak? To jest też tak, jakaś taka rywalizacja pomiędzy kibicami, czy wy raczej jesteście razem? Jak to zazwyczaj wygląda? Nie, to nie jest jakakolwiek rywalizacja. Wspólne śpiewanie, gracie u siebie na przykład, no to wtedy wszyscy się integrowali. Byliśmy osadzeni jedynie po całej hali, no żeby nie w jednym miejscu, żeby jednak z różnych stron hali ten doping było słychać. Natomiast taką grupą, która była od pierwszego meczu chociażby piłki ręcznej do przedostatniego, bo nie byliśmy tylko na meczu o brązowy medal, to byliśmy jedyni, bo inni się po drodze już wykruszyli, tak długo nie byli. My byliśmy pełne dwa tygodnie. My byliśmy pełne dwa tygodnie i dzięki, tutaj muszę powiedzieć, Związkowi Piłki Ręcznej w Polsce mogliśmy być, bo wyjeżdżając wiedzieliśmy, że będziemy na jednym meczu, a byliśmy na sześciu meczach, a to tylko dlatego, że otrzymaliśmy wsparcie w postaci biletów od Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Te bilety będą dla Was taką jakąś pamiątką, która gdzieś tam, nie wiem, w takim miejscu zaszczytnym się znajdzie, żeby się, nie wiem, nie zniszczyły, jak traktujecie takie bilety, które tutaj na przykład przed nami? Są powklejane moje już do albumu. No ja również mam oprawione ładnie antyramę i są na pewno dużą pamiątką. To gdybyście mogli tak podsumować
Jak byście określili ten wyjazd? Jaki to był wyjazd? Wyjazd marzeń na pewno. Niezapomniana przygoda życia. Tak samo. No tutaj dla mnie to było wykonanie, ja mogłem powiedzieć, że dla mnie to był kolejny 12 wyjazd olimpijski, który przeszedł już do historii. No ale mimo wszystko pewnie każdy wyjazd jest inny, tak? Każdy jest inny, nie da się porównać. Często padają pytania, gdzie było lepiej i tak dalej. Nie da się porównać, to było wielkie wyzwanie, któremu udało się mi sprostać, mając w grupie i młodzież, i dorosłych, bo to w tym momencie ja sam, gdybym pojechał, nic bym tam nie zrobił. Mówiąc o wyzwaniu, to zdaje się, że tak będzie też, jeśli chodzi o kolejne wyjazdy na Igrzyska Olimpijskie, czy to letnie, czy zimowe, bo szykują się bardzo, bardzo odległe wyjazdy, bo Igrzyska w Korei, zdaje się, tak, i tak. Japonia, tak? Odległe są i wszystko są w Azji. Trzy kolejne Igrzyska to Pyeongchang, Korea Południowa, później Tokio, po już tam latach znowu Tokio. Igrzyska zagoszą w Tokio i w 2022 roku Igrzyska będą w Pekinie zimowe. To będzie pierwsze miasto, które było organizatorem letnich, a także i zimowych. A w przyszłym roku już tak daleko patrzę, to już takie, można by powiedzieć, te olimpijskie skojarzenia i patrzenie w przyszłość, że w przyszłym roku będzie wybór kolejnego gospodarza igrzysk i jeżeli ja miałbym typować, to miasto aniołów, czyli Los Angeles. Byłoby ciekawie. Pewnie lista chętnych, którzy chcieliby pojechać też. To wtedy też automatycznie długa, tak? Jednak miejsce, miasto, bo gospodarzem igrzysk zawsze miasto, no jest też magnesem pewnym. I myślę, że wymienione miasta są tym magnesem. I myślę, że jak zdrowie dopiszę i wszystko inne będzie sprzyjać, to te wyjazdy nadal będę kontynuować. A co w takim razie jest przed? No bo na inne zawody też przecież jeździcie, rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Coś się szykuje, jakieś wyjazdy? Trzeba, chociażby w ostatnią niedzielę młodzież była na Memoriale Kamieńsko-Limorskie, więc nie tylko zagraniczne wyjazdy, one owszem są atrakcyjne, ale przede wszystkim to jest kibicowanie i nauka tego w kraju. Na pewno jest zawsze w lutym tak zwane meetingi Pedro's Cup, gdzie odbywa się to w Łodzi. Tam także zawsze co roku jeździmy. Są imprezy krajowe. Myślę, że zobaczymy, jaki będzie kalendarz tych imprez i możliwości, co by nie powiedzieć, organizacyjno-finansowe, bo to też na to trzeba zwrócić uwagę. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo.